Witam Was ponownie na moim kanale. Przed Wami wujek Bohun. Max Payne 3 to bardzo wymagająca gra, zwłaszcza na tym etapie fabuły. Jest ciężko, jest naprawdę bardzo ciężko. Nieraz można otrzymać kulkę w łeb, a nawet rykoszet w czoło. O, proszę bardzo, proszę, jaka pamiątka po ostatnim odcinku. Nie no, żartuję, jakieś ustrojstwo mi wyskoczyło. Także moi drodzy, dzisiaj kontynuacja Maxa Payne'a 3. Ostatnio, w poprzednim naszym spotkaniu, wydarzyła się jedna bardzo istotna rzecz dla całej fabuły gry. I ja dzisiaj, moi drodzy, pozwolę sobie jeszcze raz Wam tą sytuację odtworzyć, ponieważ sam potrzebuję sobie odświeżyć wiadomości na ten temat. Ale żeby to zrobić, muszę kontynuować grę, bo dopiero właściwie z pozycji samej już gry, wczytania się levelu, mam dostęp do pewnych funkcji z menu głównego. Także poczekamy sobie spokojnie. Hotel Imperial, welcome. To było pytanie, które zastanawiałem się. Jak mogłem być tak blind? Byłem przekonany, że Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Dobrze, moi drodzy, a teraz wybaczcie, ale pozwolę sobie zresetować cały ten poziom, żeby przypomnieć sobie ten bardzo ważny dialog. Dialog kogo z kim? Zapraszam. Okej. Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Innocent people. Who do you think robbed you? I don't know. I was told it was people who disliked Daphne Bernstein. Something about an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No, no, no. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a friendly banker there in Panama. Your little cruise was to deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king, you know, he gets everything, the other two not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly, and Marcelo too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Failed in America. Failed in São Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero, killing lots of people. You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know! Okay, let's take a drive, Max. Okay, you wanna do some good? Hmm? You wanna get yourself killed in a good cause? Then I need you to check something out for me.
what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives. It did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Casa Preto. Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops, the cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there, in large groups, under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint, get a warrant? I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Spod deszczu, pod rynnę. Jako marionetka z jednych rąk, wpadam w drugie. No cóż, takie brzemię głównego bohatera Maxa Payne'a. Couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. Ja bym tego do ust nie wziął. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I coś mi się wydaje. The Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. I coś mi się wydaje, że Max nadal jest ślepy. Pyta siebie samego, jak mógł być tak ślepy? Ale coś mi się wydaje, że sterowany teraz przez pewnego policjanta, który też dla mnie i w moim odczuciu nie jest to jakaś super wiarygodna osoba. No ale cóż, no komuś trzeba tutaj wierzyć w tym zaflajdanym świecie. Mam nadzieję, że dzięki temu gliniarzowi może wyjdę na całą. Oczywiście, jeśli chodzi o wczuwanie się w rolę głównego bohatera Maxa Payne'a. A więc pozwoliłem sobie jeszcze raz odtworzyć tą scenę, bo jest ona bardzo istotna dla fabuły gry. Jak sami widzicie, Max właśnie zdał sobie sprawę ze swojej pozycji. Wie, na czym stoi. Aczkolwiek jeszcze nikt z nas nie wie, co dokładnie się tutaj do jasnej, ciężkiej, niepodległej wyrabia. Może niekoniecznie w tym odcinku, ale wkrótce dowiemy się, o co tutaj come on. Kto nas tutaj robi... VIO i dlaczego? Komu zależy na śmierci tylu ludzi? Okej, porozglądamy się troszeczkę w ramach eksploracji. Max Payne to gra chaotyczna, trzeba tutaj szybko podejmować decyzje. Właściwie czasami to nawet nie ma czasu na to, żeby podjąć jakiekolwiek decyzje. Albo wciskamy bullet time i napierniczamy we wszystko, co się rusza. Albo jednak staramy przyczaić się, zorientować sytuacji i z jakąś logiką podejść do akcji. Ale to w tej grze nie do końca jest takie oczywiste. Proszę bardzo, co tutaj się wyrabia. Mówiłem, że Oświęcim? Wygląda na to, że palą zwłoki. Ja bym się chciał przede wszystkim zorientować w sytuacji, jaką ja mam broń i ile i dlaczego tak mało. No nie wygląda to słodko. Słuchajcie, no mam właściwie tylko kilka kulek w magazynku, więc na początku nie będę może pchał się jakoś tak specjalnie na uwagę moich wrogów. Zbadaj noszę. Dobrze. No, zbadałem noszę, no ale dlaczego tutaj nikt mi nic nie mówi? Co z tymi noszami? Okej. Idziemy dalej. Na spokojnie, zobaczymy co, gdzie, jak, po co. Proszę bardzo, są tabletki. Super, przydadzą się. No w sumie nie będą potrzebować leków. Ale będą potrzebowali
Nasz ołów, Maxie Payne. A z tym to jest krucho. Niestety, ale mamy bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu. A da się tutaj wejść? Może tutaj coś? No niestety, nie da się przestrzelić tego. Aczkolwiek pamiętam, w jakiejś grze było to fajnie pomyślane, że szło przestrzelić te łańcuchy, kłódki, wejść, zobaczyć. Pamiętam, że w serii o Jamesie Bondzie właśnie tak się dobrze bawiłem. The Imperial Palace Hotel was a five-star bona fide shithole. I needed to find out, I guess, checking in by the busload. Checking out by the bag load. Może jest to pięciogwiazdkowa nora, ale za to żarcie mają dobre. All inclusive. No, Max, chodź. Spokojnie. Powolutku. Także jest tutaj również czas na to, aby wziąć głębszy dech przed kolejną strzelaninką. Você não tá fazendo nada, tá fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e escutando você reclamar. O kurczę, on idzie w moją stronę. No to nie, no to jak idzie w moją stronę, to tutaj nie ma na co czekać. To jak mówiłem, czasami trzeba natychmiast działać, tutaj nie ma czasu na zastanawianie się. Tak jest, Max Payne, przyzwyczajajcie się do tego. Jeśli liczycie na to, że tutaj niczym w jakiejś dobrej strategii zaplanujecie swój atak, to się grubo mylicie. W sam raz, bo brakło mi już tych. Wow, co to jest? Ja to biorę. Wow, wyrzutnik jakiś. Dobrze, super. To mi się przyda. Ale póki co skorzystam z... Oj, tłumik mi się zepsuł w pistolecie. Trzeba poszukać nowej butelki. Może jakąś znajdę. O, tam widziałem miłopa. Muzyka wręcz tragiczna. Och, mało naboi w magazynku. Nie wiem, czy tutaj długo pojadę na tym pistolecie, ze względu na to, że wszyscy tutaj używają karabinów. Gdzie on poleciał? Nie patrzał się w moją stronę, więc nie mógł mnie zauważyć. Coś wykrzykują, ale ja już nie będę was prosił o przetłumaczenie ich języka, ponieważ ostatnio, gdy prosiłem, znaczy prosiłem, ja nie prosiłem, tylko tak sobie mówiłem. Ciekawe, co to znaczy te pulta, bo krzyczą i krzyczą pulta i pulta i nagle się ambitna zrobiła moja widownia i zaczęła tłumaczyć, co to znaczy pulta. Nigdy więcej. Nie będę się już pytał, co to znaczy. Nigdy więcej. No tak, tamtamy się zaczynają, a więc wiadomo, co będzie. Rozpierducha będzie. Dobra, użyjmy tego granatnika. Zobaczmy, jak to działa. Podoba mi się, wymiata. Jedzie raz. Ech, ale nie jest jednak tak skuteczne, jak bym chciał. Zwykły świerszczyk chyba jest szybciej posprząta. Dobra, Max, dźwigaj się, Max. Ech, do diabła z tym wyrzutnikiem. Myślałem, że będzie bardziej pożyteczny. Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Jednak coś tam posprzątał, ale nie jest taki wydajny, jakby mi się mogło wydawać, no. Dobra, idziemy porzucić ten wyrzutnik. Tam było pełno karabinków. Znajdę jeszcze jakiś? Jest. Tylko z drugiej strony kija, kurczę, no. Ten karabin jest z latarką i zdradzam swoją pozycję, chociaż nie wiem, na ile to ma wpływ na wykrywalność przez wroga. Ja tutaj stoję w ogóle z magazynkiem dość dobrze. No i ta muzyczka mówiąca: chłopie, uważaj, chłopie, miej wszystkich na muszce. Ja już kiedyś wam mówiłem, grając w gry
które prezentowałem na kanale wcześniej. Dużo też mówiłem o tym, rozgrywając Tomb Raidera, edycję tą najnowszą. O, proszę bardzo. No nie, słuchajcie, co za jełopy. Weszli na jedną linię strzału. Da się tutaj coś znaleźć? Niestety nie. Ale coś mi się wydaje, że oni chcą jeszcze. Nie zadzierać z Krystyną z gazowni, bo mam z nią układy. Ona mi tutaj gazy podkłada. To się nazywa mieć gazy, no. Tam się jełop schował. Taś. A widzieliście? No mistrzunio! Jest, normalnie, kurza twarz, jestem z siebie wręcz dumny. Ja może włączę oświetlenie z drugiej strony. Pyk. Światełko, oświeć się. Oj, światłość nastała. Okej. Ale amunicja mi jest potrzebna. Amunicja mi jest potrzebna! Ja tak troszeczkę sobie pozwalam. Latam jak jakiś szaleniec, ale dużo ryzykuję. I nie warto tutaj teraz zgrywać bohatera, naprawdę, bo ciężko jest. Jest coraz to ciężej. Co to jest za rudera? Gdzie się mi tu, chłopie, pchasz? Pod latarkę. Teraz czuję się jak Alan Wake, który... który po prostu tym... strumieniem światła zabija zjawy. Bo ci faktycznie zjawiają mi się w przeróżnych sytuacjach, respawnują się, nie wiadomo skąd się biorą. Tam jeden gość do mnie próbuje strzelać, ale ja sobie go wezmę z innego punktu. Nie z tego, bo mam do niego za daleko. Tam trzeba uważać wszędzie. O, widzicie, kolejny jełop. Kurczę, dostał mnie. Skubaniec. Zbadałem mu pięknie puls. Nie oddycha. Jestem tego absolutnie pewien. Przyłożyłem kulę do tętnicy i widzę, że niestety no. Okej. O, wow, 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 wow. Wujku Bohunie, ty nie zapominaj, że tam, kurczę, bele, gościu był. No właśnie. Bardzo lubię mówić o wrogach w czasie przeszłym. O, kurczę, co niektórzy to tacy prawdziwi oponenci. Nigdy nie wiadomo skąd kto wyskoczy. A muzyka wyraźnie mówi: uważaj, będzie ich więcej. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. No kurczę, chłopie, ile do ciebie mam strzelać? Ale ma kamizelkę kuloodporną na sobie, to nie można powiedzieć, że jest tutaj jakieś przesadne... jakaś przesadna niedorzeczność, o, może w taki sposób. To znaczy, no wiecie, no w pewnym sensie niedorzeczność jest w każdej grze, prawda? Jakieś z dupy wzięte irracjonalne sytuacje, ale... no wiadomo, autorzy gry nie wszystko przewidzą. Są gry, które naprawdę przesadzają w tego typu... Proszę bardzo, tutaj mamy coś z pasosem. Ja pamiętam, gdy grałem w to pierwszy raz, to tutaj mi mówił co i jak. Teraz się nie odzywa, gościu. Szkoda, że nie tłumaczą tego jecie raz. Do widzenia. Posetyjam
Dobra, przelecimy tam. Zobaczymy. A, z tamtej strony strzelają. No dobrze. Mówiłem, że mam układy z Krystyną z gazowni? No właśnie, więc lepiej się tutaj miejcie na uwadze, moi drodzy. Bo mam tutaj gazy. Znajdę ja coś tutaj? I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos. But I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Muzyka zmieniła nieco ton. Jest bardziej przerażająca. Mój złoty karabin. To zasługa oczywiście tego, że eksplorowałem i poznajdowałem złote elementy broni. Poczujcie tą muzę. Żeby mi tutaj jakiś jeob nie wyskoczył za chwilę. Może coś ich znajdę. No niestety nic. Oprócz syfu wszędobylskiego. Ja w poprzednim odcinku zastanawiałem się, czy faktycznie w San Paulo jest taki bajzel na ulicach i w ogóle. Czy te slumsy to jest wszystko jakaś taka autentyczność, czy wymysł twórców gry. No i kilku widzów podesłało mi odpowiednie fotki San Paulo, gdzie faktycznie koło hoteli, które wyglądały nawet dość nowocześnie i imponująco. U stóp właśnie te... Czemu on mi zmienił na pukawkę, Max? Ja chcę karabin. Faktycznie były takie slumsy i bieda, że aż piszczy. Ja nigdy w San Paulo nie byłem, więc... Mogłem takie rzeczy nie wiedzieć. Bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Co jest? A już myślałem, że będę strzelał do wroga. Serrano. He looked pathetic. Ożeś ty w mordę, chłopie. Widziałeś się w lustrze? I walked away and left him to his own personal nightmare. Max, czemu nie wykończysz Serrano? Przecież to zły człowiek jest. Maximilian. Litościwy. Whatever hell this was, De Silva sent me into. I knew I had to put an end to it. Ach. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would. But I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Ja też tego nigdy nie zrozumiem, dlaczego Max nie wykończył Serrano, no. Jak śmiem przypuszczać, nasz główny bohater, no cóż, kieruje się jakimś swoim rozsądkiem. No i kolejne jełopy, które tutaj idą. I ciekawe, jak mnie zobaczyli. Wow! No właściwie nie dali mi szansy. No ciekawe, w jaki sposób mnie zauważyli za tą szafką. Bardzo imponujące. Cóż, w takim razie... Od razu wezmę się do akcji. Nie dam się tym razem zaskoczyć. Niech tylko otworzą drzwi. Powiem wam szczerze, nawet nie szkoda mi szkła dla tych jełopów. O, kolejni. No, ja nie mogę. No, nieźle. Kończy mi się amunicja. Jeszcze jeden jełop. Je
Słuchajcie, jeśli chodzi o puste magazynki, to Max Payne mnie prześladuje pod tym kątem. Dobra, szybko, przeładuj. Bo nigdy nie wiadomo, kto przyjdzie posprzątać basen. O tym właśnie mówiłem. No come on! Teraz ja. I jeszcze raz ja. No cóż, troszeczkę to brutalnie wygląda. No, gościu chciał się tylko wykąpać, a ja co? Przerwałem mu tą wspaniałą imprezę. Trzeba pozbierać amunicji, ile się da. Przebiegnę się tutaj jeszcze, żeby ewentualnie coś znaleźć. Bo naprawdę, moi drodzy, eksploracja w tej grze się opłaca. Można między innymi na przykład zdobyć, proszę, takie złote, dość wydajne bronie. Ja już biegam ze złotym karabinem, tylko nie wiem, gdzie bym się teraz schował. No to nie jest ten, który miałem przed chwileczką. Jest tam ktoś? Już jest. No a co z tego, jak nie mam stąd pola strzału? No nie, jeszcze mnie dorwali tutaj. Masakra, nie tak to miało być. Nie tak to miało być, no i gdzie ja go mam tutaj dorwać? Nie no. Okej. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Dlaczego znowu z tego miejsca? No to jedziemy, ten koncert. Tak jak mówiłem, tutaj nie ma co planować. Ta gra jest zbyt chaotyczna na to. Nie ma na to czasu, żeby planować. I chociaż chciałbym podejść do tej rozgrywki z takim pewnym racjonalnym... Znowu skończyły się naboje. Z taką pewną racjonalną strategią, to niestety, no tak się nie da, panie Chabranek. Tu albo strzelasz, albo nie grasz, no i tyle. Więc wiecie co? Ja się po prostu zaraz biorę za strzelanie. Tak po prostu. Typowy shooter. Idziesz i strzelasz. Nie planujesz. Strzelasz w to, co się rusza. I na drzewo nie ucieka. Chociaż czasami nawet i w to, co na drzewo ucieka. Czasami robię z siebie tak zwany ruchomy cel, żeby mnie po prostu nie namierzyli. Chociaż nie zawsze to się sprawdza. Sprawdza się to w Mass Effect'cie, ale tu w Maxie Payne się to nie sprawdza. Wróg jest bardzo celny. Na tym etapie gry naprawdę to już nie są przelewki. To już nie są przelewki. Tu nie mogę sobie pozwolić na błędy. Nie chcę używać zbyt... Patrzcie, gdzie się jełop schował. Tam. Skubaniec. Ledwo co go zobaczyłem. Kamera ostatniej szansy pomaga nam, kierując nas na... czy też stronę wroga, który nas próbował namierzyć. Świetnie. Och, to się zaczyna. Cały Max Payne. Muszę zdobyć troszeczkę amunicji. Nie ma to tamto. Oddałbyś mi ten karabin, chłopie. Nie chcę gra we mną wejść. Ze mną wejść w interakcję. Nie da mi przejąć tego karabinu. A ja ich spróbuję właśnie podejść tędy. Niezły pomysł, co? Nie tędy, Max. Tędy ich podejdę. A to
to ci niespodzianka. Nigdy tak nie próbowałem. Co prawda deski mi przeszkadzają, ale... Nie spodziewali się ataku z tej strony. Myśleli, że pójdę skryptem. Proszę bardzo. O, jeden gościu mnie stąd atakuje. Jest! This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. A więc, moi drodzy, czasami trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, żeby zrobić jeden do przodu. Mam nadzieję, że pojęliście to, o co mi chodziło, bo ja nie zawsze nie umiem bezpośrednio przekazać moją myśl. Tak jak na przykład tytuł ostatniego odcinka, Nieprzyjaciel, tak go nazwałem. Znaczy, nie miałem na myśli nieprzyjaciela, czyli tak każdego jełopa, który leci na mnie z karabinem. I oczywiście... Mieli rację co niektórzy, że nieprzyjaciel pisze się razem. Natomiast mi chodziło o takiego nie przyjaciela. Chodziło mi o pasosa, a nie o każdego wroga, który leci na mnie z pistoletem. No i nie umiałem w tytule oddać wam moje myśli. Ten tytuł został przez niejednego źle odebrany. Ale to mnie nauczyło, żeby bardziej rozsądnie po prostu tytułować swoje filmy. No, nie zawsze się tak da przekazać tu swoją myśl, no ale... Będę się starał. Przyłożę się do tego bardziej. Tak na wszelki wypadek. No nigdy nie wiadomo, kto tu mi wyskoczy. Zazwyczaj to wygląda tak, że jak już ten ostatni nabój przestrzeli wroga, to... O, coś tutaj było. It looked like Victor had won the sympathy vote. Found his universal connection to the people. Triumph out of tragedy. Ale czemu lektor mi nie gadał przy zdjęciach? Mam raz gada, raz nie. Nie wiem, co tu jest grane. Wiecie co? Ja tam coś jeszcze widzę zielonkowatego. No, myślałem, że będzie więcej tabletów. Po tak ciężkiej jadce, to co najmniej dwa opakowania tu powinny być. Co najmniej dwa. Nie dziwcie się, że się kręcę troszeczkę w kółko, bo... Tak jak powiedziałem, eksploracja jest bardzo opłacalna w tej grze. Można znaleźć złote elementy broni, za które zyskamy dodatkowe profity. No, jakby nie było... Te złote karabiny, złote pistolety... Mi się wydaje, że... One powodują coś takiego, że nie... Zagraj na pianinie? No dobrze, pogramy sobie troszkę. Niezłe urozmaicenie. Słuchajcie, a like Chopin. There it was, the soundtrack to my life. Ścieżka dźwiękowa mojego żywota. No to jest przecież muzyka z menu głównego. Came harmony. A la symfonia dla mojego ucha. Et cetera, voila, voila. Koniec koncerta. Nie tak. Finally. Nareszcie. No dobra, ja wiem, pewnie wy też macie dość tego bzdręgolenia. Ale niezła, niezła ta. No gdybyśmy tędy przelecieli tak po prostu, to co? A taka eksploracja przydaje się, żeby nabrać oddechu głębokiego, nabrać świeżego powietrza w płucach między kolejną strzelanką, bo tak jak tutaj co niektórzy napisali, od pokoju do pokoju strzelanina, prawda? A ten co tutaj robi? Obiad na niedzielę? What the hell? Co oni tutaj robią? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please. Please. What have you been doing? I have a lot of money. Look. Lots of money. Co jest, cholera? Please. Caralho! Serrano! Caralho!
Co tutaj robisz, Serrano? Espera, eu posso explicar tudo. Tudinho. Do kogo teraz strzelać? Kto jest wrogiem? Kto przyjacielem? Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor. No pulta! Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. A myślałem, że pamiętam wszystko z tej gry. Jednak grałem w nią pierwszy raz kilka dni po premierze i dzisiaj nadal ta gra mnie zaskakuje, bo tej akcji kompletnie nie pamiętałem. Ale wiecie co? Powiem wam tak, zatrzymując się jeszcze na chwileczkę w tym miejscu, że przypomniała mi się akcja z pierwszej części Władcy Pierścienia, a ja jestem miłośnikiem Władcy Pierścienia. Pamiętacie, tam Gollum śledził przez te kopalnie krasnoludów hobbitów razem z Gandalfem. No i właśnie Frodo chciał, żeby tego Gollumna usunąć. No i pamiętacie, że... czy też nie pamiętacie, to wam przypomnę, że Gandalf powiedział coś takiego, że lepiej go nie zabijać, on się może jeszcze przydać, prawda? Że może jeszcze odegrać bardzo ważną rolę. No i tutaj Serrano odegrał taką bardzo ważną rolę. No i teraz nie żałuję, że Max go oszczędził. I oszczędził go tym razem, po raz drugi. Można powiedzieć Maksymilian. Maksymilian łaskawy. Even I could guess what Demolisau meant. That building was condemned in more ways than one. Ten budynek już dawno jest po zagładzie, Max. Spóźniłeś się, hello. Widzisz tutaj jakieś pokojówki? Widzisz jakąś miłą obsługę hotelową? Widzisz? Tu nawet nie ma komu dać napiwków. Jedynie, czym mogę poczęstować, to ołowiem. Nie zostało nawet śladu wspomnienia o doskonałości tego hotelu. Przypomnijmy, był to pięciogwiazdkowy hotel Imperial w San Paulo, ale niestety, to już jest czas przeszły. Jak widzę takie szerokie miejscówki, to jestem niemalże pewny, że coś tutaj będzie do znajdzenia. O właśnie, widzicie. Długo nie musiałem na to czekać. Właśnie. A jednak jest tutaj jakiś bufecik. A no proszę. Ale pizza na pięciogwiazdkowy hotel? No nie, to się nie godzi. I dziura w suficie. Jakbym oglądał teledyski One Republic. Cóżeż oni tutaj wyprawiali? Cicho, Max, bo cię jeszcze namierzą. Po co ci puste butelki? Tutaj nigdzie nie ma skupu. Da się tutaj wejść? It was locked from the outside. No i co teraz zrobimy? Biednimy. Może tędy da się wejść? Też nie da. No jest tam jakaś kładka do góry, widzicie? They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground. So I decided to put some of their C4 to good use. Wyposażenie hotelu naprawdę jest wzorowe. C4 w sam raz jak znalazł. Do mojej ekspedycji. Ej ty, Maksymilian! Ty miałeś tylko zbadać ten hotel, a nie od razu go wysadzać. Człowiek destrukcja. O, człowiek destrukcja. Ale ta muzyka mi mówi wszystko. Ta muzyka mówi, uważaj, zaraz będą jełopy. Tylko jeszcze nie wiem, z której strony nadejdą. Jak tam magazynki? Oj, będzie ciężko. I had to hurry up before more of those assholes showed up. Max, oni i tak przyjdą. Co ty chcesz tutaj? Oszukać przeznaczenie? Pogięło cię? Pogięło cię?
Skrypt na to nie pozwoli, żebyśmy tutaj oszukali przeznaczenie. Dobra, mamy dwa ładunki wybuchowe już podłożone. Jednak ta gra daje nam pewne szanse. Podpowiada nam, kiedy nadchodzi wróg, bo najpierw słyszymy, gdy oni się drą. Zauważyliście, że oni najpierw krzyczą, zanim wejdą do akcji? Krzyczą do siebie na przykład pulta. Proszę mi już nie mówić, co to jest. Wiem. Naprawdę, co niektórzy nie umieją się opanować. Ja tu czuję wajchę. Słuchajcie, ja tu czuję wajchę. Tu jest za spokojnie. Ech. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats come out of their holes. No, to jest właśnie to, co mówiłem. Dobra, co robią? To jest jakiś chyba zwykły patrol, który... Pozwolę im podejść bliżej. Chodźcie do tatusia Maxa. Chodźcie, Maksymilian was uspokoi. Ja mam tutaj lek, który leczy na przykład naczerpane nerwy. Oj, słuchajcie, bo mnie jeszcze tutaj oflankują i nie będzie nic do śmiacia. No to jedziemy. Gotowi? Hop! Czy oni chcieli w zwolnionym tempie powiedzieć what the hell? Ale no niestety. I do widzenia. Co jest? O, żeż ty. Magazynek pusty, masakra, nie, nein, szajse. Wystrzelałem wszystko z tego magazynka. Och, siwy dym. Powtórzmy to jeszcze raz. Toż to sama radość i rozkosz. Najlepiej celować prosto w te łby, ponieważ oni co, no, mają kamizelki kuloodporne. Nie ma tutaj się co z nimi patyskować. A oni zaś zaczynają z tą pultą. No, chłopie, to jest ten moment, kiedy powinieneś się położyć. Nie czytałeś scenariusza? No. Tak jak powiedziałem, gra ma wiele języków. Jest ciężka, jest trudna. Zależy jeszcze wszystko od skilla gracza. No, mój jest przeciętny. No, nie jest tutaj, nie mam się czym tutaj pochwalić. Ale radzę sobie jako kierowca ciężarówki, jako farmer. Jako farmer Lamer chciałbym zaznaczyć. It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. Ale nigdy nie spodziewałem się tego, że komuś będzie podobać się moje lamienie w farmingu, prawda? A jednak pozytywnie się zaskoczyłem. Ale moi drodzy, to nie, to ja muszę dbać coraz to bardziej o moją reputację, więc będę coraz to mniej lamił. W którą stronę ja mam teraz iść? Nie ma tutaj żadnej mapki ani kompasu. Zgubiłem się w tym budynku. Tutaj podłożyłem C4? Podłożyłem. Kurczę, w którą stronę mam iść teraz? Bo sobie zapomniałem. Och, tablety sztuk dwie. Dance with the devil. No jak najbardziej skorzystam z opcji nowego karabinka. Będę miał automatycznie więcej naboi. No.
skorzystamy z tych dobrodziejstw. Tutaj coś jest. Either Victor Bronco and Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the crash of Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? Siwy dym. Myślałem, że mam więcej kawy w szklance i zaciągnąłem sobie takiego głębszego łyka. I zaciągnąłem się fusami i teraz mam pełną fusów w ustach. Fuj, jak ja tego nie lubię. A już myślałem, że dzisiaj troszeczkę powróżę z tych fusów, a nie, ja je zjem, zanim coś zdążę z nimi zrobić. Dobra. Maksiu, jak się dostać tam? Aha, oni weszli tędy i potwierali furtki. Oh shit. Czy widzicie to, co ja? Aha, no dobrze. To znaczy się cholera. No i co teraz, biedny, ja mam zrobić? Przecież ja ich nie ustrzelę z tego miejsca. O, ja tutaj czuję kłopoty. Jak ja tam mam się dostać? Przecież mnie ustrzelą. O, widzę tam złotą część. Dobra. Aha, chcecie się pobawić ciuciu babkę ze mną? Najpierw ja. Co jest z tą moją myszką? No. Jest! Najpierw się tymi łopami zajmę, a potem dopiero tymi. No w każdej strzelance jest... moment, kiedy możemy pobawić się snajperką. Czy to James Bond, czy... A nie, no nie ma to znaczenia, po co sięgniemy. Nie ma tutaj co kozaczyć. I długo narażać się na... linię strzału, na... Nie no, po prostu wystawiać głowę, wychodzić na linię strzału. Chyba posprzątałem ich wszystkich, co? To pora przeskoczyć na karabin. Co jest do jasnej niepodległej? No właśnie. No. Wow, 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 wow. O cholera. No to mnie zaskoczyli. Holender, ty żeż jasny. Otoczyli mnie ze wszystkich stron. Jak ja z tego wyjdę, to będzie cud. Holender jasny. Any time I'd bought it had been going real cheap. I was gonna plant the rest of those explosives. Słuchajcie, ja muszę teraz odpocząć. To jest cały Max Payne i jego element zaskoczenia. Jeśli wam się wydaje, że możecie tutaj wszystko, to się grubo mylicie. Widzicie, jaka to jest nieprzewidywalna gra. No to było zaskoczenie na maksa. No, na maksa. Ja jeszcze nie zdążyłem odpocząć! Holender jasny. Wyłaź stamtąd, jełopie. Nie będziesz mi tutaj podskakiwać. Nieźle sobie radzę z pistoletami, co?
Ano, słuchajcie, pograło się wcześniej w Lara Croft. No, w Lara Croft, no, źle to powiedziałem, no. Jako Lara Croft, może tak. Oj, dzieje się tutaj, dzieje. At the top of this house of cards. Now is the time to play my ace. Człowiek destrukcja. I zaraz będzie wysadzona kolejna konstrukcja. Jak to przeżyje? Czemu on mi zawsze przychodzi na pistolet? Ja tam widziałem gdzieś taki złoty element broni. O, właśnie. Jest. I had one chance to do this right. I had to focus. Czytałem w komentarzu pod poprzednim naszym spotkaniem takie troszeczkę narzekanie na to, że tutaj nie ma mapy. No ale tutaj mapa nie jest potrzebna, bo słuchajcie, tutaj nawet gdy człowiek zabłądzi, to prędzej czy później wpadnie na ten odpowiedni trop, gdzie trzeba iść, co trzeba zrobić, bo tak jak wspomniałem, no. Cicho, Maxie, teraz ja gadam. Jak wspomniałem wcześniej, no po prostu skrypt tutaj prowadzi nas za rączkę. Od pierwszych do ostatnich liter końcowych. Co jest, Max? Co cię niepokoi? That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Pewnie będzie komitet pożegnalny, co? O nie. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Wanna be a hero? I got nothing to lose, let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senhor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem. O ten tramwaj, co nie chodzi. My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Chce mi wjechać na sumienie. Many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. Nie trzeba kwiatów? The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything. We have the record. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Nie wygląda to dobrze. Max, właśnie wyrzuciłeś swoją jedyną przepustkę wyjścia z tej cholernej sytuacji. Holender. Shit. Kto mnie uszczelił? Skąd? Gdzie ta kamera mnie kieruje? Dobra. Jedźcie raz. Ha, za siebie. No dobra. No i co z tego, jak jeszcze mam tylu jełopów na głowie? Cholinder.
Co się tak tutaj trzęsie? Masakra! Słuchajcie, normalnie masakra. Już gościa miałem na muszce, to mi się zaczęło coś trząść. Podłoże. Oj, będzie ciężko. Nogę sobie oparłem na skrzyni, jakby coś miało mi to pomóc. Może i pomoże. Come on! Bo nie będę tutaj leżał przez całe wieki. Na wieku amen. Mogę już wstać? Chyba tak. Co się tu wyrabia? Te trzęsienie nie pomaga mi jakoś zbytnio. Kurza twarz. Jak ja mam celować przy takich wstrząsach? No nieźle. Kurde, Max, po coś to wysadzał? Ostrożnie, nie, wolę nie kozaczyć. Wow! Wow! Co się stało? To ja zginąłem tutaj? O, siwy rzesz dym! No świetnie, jeszcze presja czasowa. Super, jak ja uwielbiam presję czasową, że coś muszę szybko zrobić na czas. Bo inaczej zginę, jak się z czegoś nie wydostanę albo coś. Dobra. No nie czyś mi tą kamerą! Masakra! On też się wywrócił. Dobra, szybko zwiewam stąd, zanim to coś znowu wybuchnie. Ale nie ma tu nawet żadnego licznika, jakiegoś czasu, który się odlicza, że nie wiem, w określonym czasie coś tam muszę zrobić. Dobra, wchodzę. Chyba. Nie wchodzę, jeszcze. Dlaczego dałem się zaskoczyć? Znając tą grę. Wkurzają mnie już te wstrząsy. Na szczęście mój Proteusz radzi sobie. Co jest? Co jest? Co to było? Co to za gorol? No świetnie. Sietus, ludzie kochani, co tu się wyrabia? No nie. Już jednego takiego przerabiałem.
Dobra, już mam na niego pomysła. Uch, muszę się do tej akcji przygotować. Gotowi? 3, 2, 1, hop! Troszkę go osłabiłem, ale on mnie też dorwał. No, bullet time, rośnij, rośnij paseczku, rośnij, rośnij, rośnij. Rośnij duży, okrąglutki. Nie chciałbym, żeby znowu mi tutaj coś eksplodowało. Tyle, co to powiedziałem. Masakra. Co za franek, no kurczę. W czele trzeba mu od razu walić, bo to inaczej się z nim nie da. Nie ma co z nim dyskutować. Jest, zdjąłem go. No i co, wybawco biedoty? City was dangerous, friend. Yeah, I kind of like it. It's growing on me. Nice to see your happy tourist smiling. The fuck are you doing here? I came back. I can see that. But why? Ty zdrajco. Wow, oh, yeah, real hero. Listen, now come with me, Max, to Brazil. A chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get into loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. You wanna die? I came back for you. I did my best. Co to being a kid, Max, I gotta go. Fuck you! Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Skąd tutaj się wziął pasos? Tak po prostu. Teraz to sobie możesz wybuchać ile chcesz. Nawet w pizdu. O kurczę, dobra. Nie wiem, zobaczymy co tutaj jeszcze się uda zrobić. Bo to już godzinka zleciała, jak batem strzelił. I owe you everything. Spoko, kobieto. I'm sorry I couldn't save. Nie ty jedna. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you for giving us a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of you. Trzeba tą karmę uzbierać, co nie? Well, buddy, that's it. A idź, bo dałbym ci w pysk. I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry, I dragged you into this. I know, I know it was very wrong. It's all right, it's done. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming, you know how it is. I know how that is. You know, I almost didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Miałem ochotę. Maybe I will. But not right now. Przyjdzie na ciebie jeszcze czas. Thank you. Wziął mnie na dziecko, no. Life is worth living. If you say so, pal. No i takie potargane uczucia właśnie teraz mam. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him.
A jednak. Sorki. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the UFO. The famous Mr. Becker. Kumpel z przedszkola, znam go. Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. No właśnie, takie jest prawo. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more. No Max, ty się jeszcze pytasz. No poślę ciebie tam, gdzie posłać gliniarza nie może i posprzątasz i zrobisz z tym porządek idealny. Jesteś lekarstwem na wszystko, jesteś człowiekiem destrukcją. Promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Przebywam w pokoju. No ale gościnność, no wiecie co, gdzie kawa, gdzie ciastka? Siwy dym. Przydałby się jeszcze pas cnoty, żeby mnie tutaj nie wytegował. Ej, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, vou dar uma lição nele. Então, o pai dela não diz. Hana. Sam się pultaj. Tam się nie pierniczą. Czuję się jak bym wleciał w same centrum, jakby doleciał do samego centrum Ulu. Czyż oni mnie stłukli? Czy mi się tylko wydawało? Chyba mnie stłukli. Hey, what are you doing here? Huh? Tak, stłukli mnie. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? What are you doing here? Hit me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Dobrze im zrobiłeś, Max. Wyjątkowo dobrze im zrobiłeś. Ja jestem za. Będę na ciebie głosował. Startuj back in the precinct after all this. Na prezydenta. Time to find out what the hell was going on. Och, Max, ty się lubisz, po prostu kochasz się pkać w kłopoty. No i się zaczęło, no. Znowuż. Ja tylko przyszedłem cukru pożyczyć, a wyście mnie od razu stłukli. I bądź tu, człowieku, miły. Muszę was nauczyć polskiej gościnności. Pokażę wam, jak to się robi w Polsce. A jednak coś tutaj mają za żarełko. Ciasteczka jednak jest i kawa. Aha, widzicie. To nie szło tak od razu? Teraz to już za późno. Może będą tu jakieś tabletki? Siwy dym, popatrzcie co oni tutaj mają. Koks! Co jest? Nie mogę przez cholerny stołek przeskoczyć? No właśnie. No żeby stołek mi przyblokował akcję, no to tak nie może być. Nie mają tabletek? Mają. Aż dwie paczki.
Zrobimy im tutaj prawdziwą rewolucję, co? Some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know? Gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Through that door, I'd be leaving as a human shield, never leaving at all. Wygląda na to, że nie tylko ja miałem ochotę na tą, na te ciasteczka i kawę. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense Da Silva had pulled, it seemed to be working. Da Silva, nadchodzę. Co proponuję? Dwie opcje. Albo możesz się podać, albo strać po nogach. Uwielbiam się, sidełka. Wow, pomyliły mi się tutaj klawisze znowu. Co tu się wyrabia? Co to za piekło na ziemi? Dobra, jak oni się tłuką między sobą. I proszę bardzo, kolejne świecidełko. To ja chwileczkę poczekam. No raczej tutaj na próżno szukać tabletek po tych celach. Ten wygląda, jakby go z krzyża zdjęli. Oszczędność wody? Chyba zwróciłem na siebie uwagę. To dobrze. Wow, no masakra w biały dzień. Niech ktoś zawiadomi TVN. Tu trzeba zrobić reportaża normalnie. Wow. Jak ja kocham takie zakończenia drogi. Albo że coś się przysypało, zasypało, albo że meble spadły. Dobra, gościu, zaskoczyłeś mnie. Przyznaję ci rację. Ale zrobiłeś to ostatni raz. Ten tam krzyczał, jest w garażu. Gdzie tu jakiś garażu nie widzą? No come on. Tu jestem, w garażu! Hello! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Mam jeszcze ciastka, ale nie mam już kawy. Naprawdę nie mam kawy. Wypiłem nawet fusy. No nie żartuj, że chciałeś mnie zdjąć. Z czym do ludzi? Szałociki. Szałociki. Szkoda czasu na nich. Szkoda kulek. Co ja tutaj mam? Tylko i wyłącznie pistolet. Przeładujemy magazynek. Już mi tam krzyczą w komentarzach. Wujek, pamiętaj o magazynkach. No dobrze, 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 dobrze. Będę pamiętał. It was time to leave this palace before somebody treated me to an extended stay. Ja szukam mojej ulubionej broni, czyli szybkostrzelne karabiny. Zamknięte? Szkoda, bo chciałem tutaj się ulokować na jakieś 2-3 nocki. Obraz świętych. Ale tutaj żaden święty nie pomoże. Tutaj jest piekło na ziemi. Tablety, a jednak coś im dali. Zresztą tu wszyscy na koksie jadą. Last few prisoners were trapped in here. More pressing. Och, policja tu robi czystki etniczne. To jest taki łańcuch pokarmowy. Policja sprząta tą biedotę, a ja tych policjantów, no. Zresztą jacy to policjanci.
Da się bez puleta i mu uda. I w dupę mu. Leżeć. No bądź gdzieś tym chłopcem i się połóż w końcu, chłopie. Gadać do niego jak do słupa. Się położysz, dam ci spokój, tak? Ja nie wiem, do niektórych ludzi gadasz i nie dociera, no nie dociera, no. Szkoda, że nie da wziąć się tego ciasteczka. The security switch had to be in that booth. Gdzie są tablety? Gliniarz zeżarł. Niedobry gliniarz, zły gliniarz. Siwy dym. O, strzelba. Gdzie jest? Gdzie jest strzelba? Tu gdzieś była. Nie, 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 nie. Ja wolę karabin. To jest jednak coś, co te gry sklepią najbardziej. No i ta muza. Czujecie ten rytm? Bo ja tak. I nawet mi się udziela. On mnie po prostu nakręca, prowokuje mnie. Graj dłużej, graj więcej. Zrób tutaj rozpizdziel. Pokaż mi, kto tutaj rządzi. To ty jesteś panem i władcą. To ty tutaj rządzisz, chłopie. Pokaż im, gdzie raki zimują. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. No tak, zostali zarejestrowani, ale nigdy nie zostali wyrejestrowani. O, coś tutaj jest. No aż mnie ciekawość rozpiera, cóż takiego tam się znajduje po drugiej stronie tych drzwi. Co to jest? Rewolucja! That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Kurczę, tam jest prawdziwy wóz pancerny. No nie, no. Nie rozwalę wozu pancernego z tego, nie? Dobra, teraz. Holender. Teraz. Liście strzały. Teraz ja. Yeah! Tak się to robi w Polsce. I od razu drzwi się otwarły jakieś automatycznie? Ja jeszcze mam, wyście zapomnieli, że ja jeszcze tutaj mam troszeczkę tych naboi. Dźwigaj się, Max. Holender jasny. Gin, a nie dżin. Ja tutaj nie będę spełniał waszych życzeń. Gin. Więcej was mama nie miała. Dajcie tą wyrzutnię. Pobawimy się troszeczkę strzelbą. Dobre cacko, niezły gadżet. No kamero, nie fiksuj mi tu. Ten gościu chyba za dużo sobie wyobrażał. Jest tam jeszcze ktoś? Tak, na wszelki wypadek. Hahaha.
To jeszcze nie wszystko. Jestem pewny, że ktoś mi tu jeszcze wyskoczy. Ja nie chcę strzelby. Ja chcę teraz karabin. Ja chcę karabin. Nie chcę strzelby. Dokładnie tak. No gościu nie miał szans, no dostał kulkę ode mnie i od tego z tyłu, no. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. No cóż, Max, takie życie. Albo stoisz w miejscu, albo jedziesz na Maxa. The prison riot had bought me was starting to run out. I had to keep moving. Max, my będziemy za chwilkę kończyć. Bo to już najwyższy czas. Jeszcze z 10 minutek. Szybki zapis, co oznacza tylko jedno. Przygotuj się znowu już na ostrą akcję. Wchodzimy do tej sajdy. Wiem, że to nie humanitarne tak w plecy strzelać, ale... Z nimi tutaj nie należy się patyczkować. Zresztą nie pozostali mi dłużni. Sprzątli mnie i tyle. Od razu w te przerepy trzeba strzelać. Bo to nie ma co z nimi dyskutować zbytnio długo. Another futile crusade for a man. Time moves forward. Nothing changes. Taka biedota w tym San Paulo, a złoto po kątach porozrzucane jak grzyby po deszczu. Jakiegoś biedaka tu dorwali. Normalnie ja się dopiero teraz rozkręciłem. Co to za torby? Może tu coś znajdę. Tabletki znalazłem, to dobrze. Niezły pomysł tą szatnią. A wy tu po co? Ja go zrozumiałem, że on krzyknął Bimu po jajach. Jeszcze nie mają dość. Niczego się nie nauczą. Nie nauczą się niczego. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. Już do niego idę. I couldn't afford to waste any more time. A, bo oni tu chcieli poćwiczyć. Aha. I oni myśleli, że oni sobie ze mnie zrobią tutaj worek treningowy. Aha, obiekt. Taki do treningu. No nie, 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 nie. Tabletki są, co? They had their body armor. I had mine. Jestem jeszcze zdziwiony, że nie ma tutaj żadnego złotego elementu. Nie. Tak nie będzie. Dziura w kiblu za to będzie. O kurczę. Może w męskim coś będzie. Haha, widzicie. Od razu tu trzeba było przyjść. No właśnie. Kurza twarz. Nie ma tu więcej tabletek? No nie ma. Za drzwiami też nie ma. No trudno się mówi. Idzie się dalej. Co tam za wojna się toczy? Kurczę, no.
Wow, o ty pajacu! No toś mnie dorwał. Telefon do mnie dzwoni. Carcello! Dobre Carcello nigdy nie było złe, moi drodzy. Ja zawsze mówiłem. Ja ktoś ci fikał. Carcello, dziękuję, do widzenia. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. No tak, ci to się muszą dobrze odżywiać. Proszę bardzo, nawet złotem. A tej biedocie co? Wybijać ich i jeszcze sprzedawać ich organy. Zresztą kto taki... Ja podejrzewam, że to nie są ludzie z jakimiś dobrymi organami, to znaczy ludzie zdrowi. Na przykład kupujecie teraz sobie, proszę bardzo, wątróbkę takiego jakiegoś Mudzina. No i co? Tutaj chyba widziałem tableta jakiegoś. Albo mi się przewidziało. Jakieś weksle, do hotelu idziemy? Becker's blood money from the good doctor. Serrano had cancelled one side of that transaction. The other was on me. No ciekawy jestem, co Serrano ten teraz zrobi ze sobą. Był taki hero, taki bohater. I co teraz? Mam nadzieję, że ja tutaj nie skończę tak jak Serrano. No tak, tego mogą się spodziewać. Komitet powitalny. Leżeć! Wydawało mi się, że ktoś do mnie dzwoni. Okej, dobrze moi drodzy, posprzątam jełopu z tego pokoju i kończę. Do widzenia. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. No coś mi tutaj nie daje spokoju jeszcze. Za mało tego wroga tutaj było. Kolejna część. Tym razem bardzo dużo. Ja chyba nie dokończyłem tego. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. Nie dokończyłem tej mojej myśli. Mi się wydaje, że jak zbieram te złote bronie z tej zwykłej takiej podstawowej, to strzelam do nich ile ja kulek muszę w nich wpakować, żeby oni padli. Natomiast ta złota broń daje nam to, że o wiele mniej strzałów musimy wpakować w wroga, żeby go położyć. No nieźle. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank. Co za masakra. Sooner or later someone's gonna decide he's not so special. Ruch oporu. There were a bunch more in the elevator. Nie ma tutaj najmniejszych szans z nimi, no. Roll into Fallujah. Ci mają kamizelki kuloodporne. They were headed my way. Gazem! Gazem na mnie bohatera? O, ja do Krysi zaraz zadzwonię. Masz ty gnido! Chcieli mnie zagazować. Oj, bo jak ja se puszczę bąka, to was nie odratują. Max, pokaż im. Macie pulty! Skąd? Gdzie on jest? Tu zdemaskował się, co za jełop. Po co wstawał? Jakby nie wstał, to bym go... nie zobaczył. Gazy już przeszły. Filho
Musiałem to pokazać w zwolnionym tempie. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. Oh, I had to keep moving. Kurna. Powiem wam, że z jednej strony się rozkręcam, ale z drugiej strony muszę kończyć. Chcieli mnie po prostu zagazować. Skubańcy. Jakbym wyszedł ze swojej kryjówki, to pewnie by tak się stało, no. Celownik laserowy? Nie, bo to jest po... I tak zresztą wiedzą, gdzie jestem zawsze. To już nie ma znaczenia. Zły komputer. No chciałbym to... Teraz te fusy, którymi się zaciągnąłem, one cały czas mnie tam podrażniają. I zaraz się normalnie wściknę. Przeszkadza mi to. Tutaj już byłem, co nie? Chyba. Tak, byłem. Dokładnie. Stąd strzelałem. Więc teraz muszę iść w stronę słońca. Mógłby tu już się wbić kolejny chapter. Ale niestety nie chcę. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Wolne żarty. To tak mnie witasz? Dopiero co tu przyjechałem na te piętro. Słuchajcie, ja tutaj zakończę, bo już mnie czas goni. Zresztą przytrzymałem was znowu kawałek czasu. Ja myślę, że w następnym odcinku no nadal będzie strzelanie. No to jest w podstawce, jeśli chodzi o Maxa Payne'a. Jednakże prawdopodobnie, ile dobrze pamiętam, jestem już ku schyłku głównej fabuły. Także kto wie, może przyszło nasze spotkanie będzie naszym ostatnim spotkaniem, jeśli chodzi o Maxa Payne'a trzeciego. Będzie gorąco, będzie chaotycznie, będzie... Mam nadzieję, że bez jakichś bardzo częstych zgonów. Jednakże ja tutaj robię co mogę, żeby grać dobrze. Gram na poziomie normalnym, czyli tym średnim. Z tych wszystkich dostępnych teraz, bo w sumie jak przejdę tą grę, to będą dostępne jeszcze dwa poziomy, czyli w sumie chyba jest 5, ale dobrze pamiętam. No na tym całkowicie hardkorowym, no nie, moi drodzy, to nie dla mnie, to nie na moje nerwy, to raczej nigdy nie zagram na tym poziomie. Natomiast, no tak jak powiedziałem wcześniej, no mam nadzieję, że w przyszłym naszym spotkaniu zakończymy już Maxa Payne'a trzeciego i kto wie, może zabierzemy się za kolejny tytuł. Tym razem zamiast Far Cry'a trzeciego, tak jak wam to obiecałem, może czwartego, a trzeciego już zostawię w spokoju, ponieważ no czwórka jest, jeśli chodzi o te całe takie podstawowości w grze, czyli strzelanie, jazda różnymi pojazdami, dużo ma wspólnego z trzecią częścią. Także ja myślę, że nie będziemy bawić się w trójkę, nie będziemy wracać do trójki, tylko zabiorę się od razu za czwóreczkę. No i będzie to właściwie chyba pierwsza gra, jeśli chodzi o serię zagrania Wujka Bohuna, którą biorę pod lupę tuż niemalże po premierze. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Właśnie ten Far Cry 4 będzie pierwszą taką grą. No i taka jeszcze ciekawostka dla was. Ja Far Cry 4 już sobie kupiłem, ale jeszcze jej nawet nie zainstalowałem, ani też nie oglądam nigdzie gameplayów, let's play, żeby mógł wam przekazać te moje pierwsze wrażenia z gry, żebyście widzieli, jak to ja czuję tą, odczuwam tą grę. No i to tyle. Dobra, tutaj nie wchodzę, albo wejdę jeszcze. Tutaj może się nic nie będzie działo. Coś tam gadają. Dobra. Także w tym pokoiku, moi drodzy, zakończę i zobaczymy się w kolejnym odcineczku Maxa Payne'a trzeciego, jak wspomniałem, być może ostatnim, ale niczego nie obiecuję. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że wytrwaliście ze mną do tej pory. Do zobaczyska, trzymajcie się cieplutko, pa, pa.